Książka rozpoczyna się i kończy taką sekwencją, ja bym powiedział, trochę filmową. To jest takie wrzucenie w świat rozedrganego nocnego Tokio. Kamera się trochę trzęsie, wyobraźmy sobie, że jest to film, i potem tak naprawdę książka dopiero się w pełni rozpoczyna. Skąd wziął się taki pomysł, żeby tą sekwencją zdjęć, taką właśnie bardzo filmową, otworzyć tę historię? To nie jest imitowana sekwencja filmowa, tylko to są realne screeny z realnego porwania, które udostępnił podczas jednej z konferencji prasowych Tata, który opowiadał o historii, kiedy on szedł do metra z synkiem. Na rękach go trzymał i podeszła policja mówiąc, że mu właśnie odbierają to dziecko. On włączył telefon i to. Sfilmował. Także rzeczywiście książka zaczyna się porwaniem, i tenże sam zestaw zdjęć pojawia się na samym końcu książki, czyli otwieramy i kończymy tym samym filmem, ale puszczonym od tyłu. Dającym nam do zrozumienia, że to jest zamknięte koło i póki co niekończąca się opowieść. Anna Bedyńska, fotografka dokumentalna nagradzana na takich konkursach jak Grand Press Photo i World Press Photo jest gościnią w podcaście Fotopolis. Po kilku latach spędzonych w Japonii wróciła do Polski i właśnie ukazują się publikacje z pracami, które wykonała na drugim końcu świata. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Michał Matus. Nagranie Studio Plac. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. A zajmować się dzisiaj będziemy projektem Forever Mine, który jest trochę wbrew temu, co powiedziałaś przed momentem, zanim się jeszcze udało włączyć mikrofony, czyli że się trochę odpępowiłaś od tej Japonii. O co chodzi? Chodzi o to, że spędziłam trzy lata, prawie cztery lata w Japonii. Pracowałam nad kilkoma projektami, które miały takie opóźnienie w realizacji. Znaczy ja sobie zbierałam różne materiały, pracowałam nad różnymi zdjęciami, ale ich realizacja finalna, czyli forma książki, którą Mamy przed sobą. Nastąpiła po długim czasie, tak? Mhm. Minęły kolejne dwa lata. Mówię, że mimo tego, że mieszkam już w innym miejscu, w innym kraju, w innej kulturze, to głową e, zostałam z tymi tematami japońskimi. I dopiero myślę, że ten moment, kiedy zrobiłam wystawę w Poznaniu, w Galerii Pix House i e, wspólnie wydajemy książkę, pozwala mi, tak czuję, intuicyjnie jeszcze tego nie doświadczyłam do końca, zamknąć ten rozdział. Tak, rytualnie. Rytualnie zamknąć ten rozdział i dać sobie Przestrzeń na, na nowe. Tak się złożyło, że po prostu w jednym czasie, mimo upływu czasu, finalizacja tych dwóch projektów nastąpiła w jednym miesiącu. Na początku września udało się wydrukować książkę Spot It realities, która podsumowuje materiał projektu Spot the dot, a Teraz w introligatorni w Poznaniu szyje się książka Forever Mine, także... My ją mamy przed sobą, ale jest to tylko makieta. Tak. Jak bardzo ta książka będzie się różniła od tego, co my w tym momencie możemy oglądać, od tej makiety? Niewiele. Na przykład taka książeczka, którą tutaj włożyłam do książki, jako książeczka jednej z moich bohaterek, ona będzie mniejsza, będzie doprowadzona do krawędzi, ale to są naprawdę takie szczegóły, szczegóły. No, w dalszym ciągu będzie połowa twarzy na okładce, druga połowa na tylniej okładce, reprezentująca temat rozdzielenia i tylko połowy identyfikacji, połowy tożsamości dziecka. Tak jak ona wygląda, nie mamy grzbietu zasłoniętego, jest y, wszystko tutaj na wierzchu, jest ostrym cięciem przecięta jakby na pół. Tak, to nie jest łatwe opowiadać o fotografii y, bez obrazu, natomiast wydaje mi się, że to, co powiedziałaś o tym rozdzieleniu, no to to jest... Kluż tej książki i tego całego projektu. Powiedzmy, na jakim faktograficznym materiale bazuje ta książka? Dlaczego jest to rozdzielenie, z czego ono się bierze i dlaczego tutaj twarz dziecka jest przecięta na pół. Forever Mind to historia o taka intomina opowieść 15 rodziców, którzy zostali pozbawieni kontaktu ze swoimi dziećmi, wbrew ich woli. To historia ich walki o odzyskanie. Kontaktu, o to, żeby dziecko wiedziało, że ma kochającego rodzica, który go poszukuje, który walczy nieustająco o prawo widzeń prawo do tego, żeby wiedzieć, gdzie mieszka, jak się czuje, żeby dać swoją miłość, dać swoje emocje. A jest to dramatyczna historia, ponieważ w Japonii. Istnieje takie prawo, które mówi, że po rozstaniu rodziców, po rozwodzie, prawo do dziecka, po polsku nawet to ciężko brzmi władzę rodzicielską posiada tylko jeden z rodziców. Ten drugi przestaje istnieć dla dziecka. Co w Japonii faktycznie wydarza się w ten sposób, że ten pozostawiony z tyłu rodzic nie ma prawa wiedzieć, gdzie dziecko mieszka, gdzie chodzi do szkoły. Nie ma żadnego z nim. De facto kontaktu, a. Ale to jest tak, że ten kontakt się urywa. Ponieważ prawo zabrania tego kontaktu, czy to jest tak, że całą władzę ma jeden rodzic, to on potem decyduje, jak dużo kontaktu dziecko będzie miało z tym mm -hmm. drugim rodzicem? Ponieważ jest to prawo władzy rodzicielskiej przyznawanej tylko jednemu z rodziców, no to to generuje takie zachowania, te uprowadzenia rodzicielskie. W Japonii nie wyobrażają sobie rodzice często, że można się dogadać, jeśli nie dogadują się w sprawie takiego codziennego życia pod jednym dachem, to oni uważają, że nie będą w stanie dogadać się co do podziału i kontaktu wobec dziecka, czy też decyzji pewnych takich rodzicielskich. W związku z tym, żeby ta osoba, która wie, jakby wyczuwa, że tutaj nastąpi to rozstanie, to, a chciałby, czy chciałaby zachować to dziecko przy sobie, to jako pierwsza wychodzi z domu z tym dzieckiem. I to nie jest prawo tylko zapisane literą prawa, ale poprzez działania takie tradycyjne, kulturowe jest tak, że ta osoba, która pierwsza wyjdzie z domu, faktycznie z dzieckiem, faktycznie pozostanie z tym dzieckiem. Dziecka w miejsce, przynależność jest tam, gdzie przez sześć miesięcy, o, przez ostatnie 6 miesięcy przebywało. Czyli mama wychodzi z domu, tata wychodzi z domu, rejestruje się w nowym miejscu, przez 6 miesięcy tam przebywa, to dziecko należy do tego Miejsca do tego rodzica, wyrwać go stamtąd, jakby przywrócić do miejsca, z którego wyszło, to jest właśnie ten wieloletni proces, który nie ma happy endu. Nigdy. Był taki jeden przypadek. Adwokat, mecenas Matsudo, doprowadził do tego, że do nakazu przywrócenia dziecka temu rodzicowi, od którego zabrano to dziecko. Dwa miesiące później stracił pozycję w tym sądzie i został przeniesiony do innej prefektury. Także taki precedens był, i bardzo się starają, żeby nie było kolejnego. A nawet jeśli się zdarza coś takiego, że rodzic dostaje, ten rodzic, który ma to dziecko przy sobie i dostaje wyrokiem sądu orzeczenie, że ma wysyłać na przykład zdjęcia raz w roku, Dziesięć kolorowych zdjęć. To opowiadam konkretnie historię Emi, której sąd przyznał widzenia w formie raportów. Widzenia zdjęć. Widzenia raz, raz w roku. Owszem, ona, ona kilka razy dostała takie raporty, z czego mówi, no zaraz się zdarzyło, że na te dziesięć zdjęć dwójka dzieci. Na te dziesięć zdjęć dwa to były zdjęcie psa tych dzieci, ale no nie dzieci. Emi konkretnie już od 9 lat poszukuje. Jest w rozłące i jest w tym takim trybie poszukiwawczym i ostatnie zdjęcia jakie widziała, bo nie wie gdzie dzieci mieszkają. Nie wie gdzie chodzą do szkoły. Ostatnie zdjęcia widziała 6 lat temu. Moi bohaterowie nie wiedzą jakich dzieci wyglądają być może. Czysto teoretycznie może się zdarzyć tak, że mijają się na ulicy, ale oni nie wiedzą, jak oni wyglądają. Wydaje mi się, że jeszcze nie skończyłaś tego wątku, bo tam pojawiła się mmm, pojawił się ten nakaz sądowy wysłania tych zdjęć i one w pewnym momencie przestały przychodzić, jak rozumiem, w ogóle. One przestały przychodzić, a sąd nie ma środków, by wyegzekwować. Na rodzicu wymusić, żeby kontynuował przesyłanie. Więc na drugim rodzicu może wymusić zakaz właściwie zbliżania się nawet do dziecka. A na drugim nie jest w stanie wymusić, żeby raz w roku wysłał 10 zdjęć. I to jest kolejny problem. Niestety tak się zdarza, że wystarczy pójść na, do najbliższego komisariatu policji, zgłosić, powiedzieć, że boję się swojego męża, czy też on mi zagraża, czy też zachowuje się agresywnie. Nie mając żadnych dowodów, ta osoba może dostać zakaz zbliżania się przez 6 miesięcy. Pamiętasz, jak mówiłam o sześciu miesiącach, które są potrzebne, żeby dziecko było zarejestrowane? I to jest te sześć miesięcy tak naprawdę, które ten, pozwala na zupełne odcięcie rodzica od Ten dziecka. zakaz zbliżania się, osoba zagrożona... Ja. Ja nie chcę podważać jakby tego potrzeby wydawania takich orzeczeń, bo na pewno są sytuacje, w których one są niezbędne. Tyle tylko, że nie następuje żadna weryfikacja, tak. Nie wiemy na jakiej podstawie, na podstawie tylko takiego jednego zdania, oświadczenia. Sześć miesięcy rozdzielenie z osobą, jakąkolwiek, czy partnerem, czy dzieckiem, no to już jest taka, tak długi czas, że ta alienacja robi... Wydaje mi się znacznie więcej złe, złego niż. A jest bardzo dużo czasu na to, żeby zweryfikować, czy prawdziwe jest te, takie oskarżenie. Ale na pewno w, pod względem takim formalnym, prawnym, to jest te 6 miesięcy, które wystarczą, by przyznać prawo do tego rodzicowi, który pozostaje z dzieckiem pod tym adresem zameldowania. Więc sytuację mamy taką, że w wyniku tego, jak skonstruowane jest to prawo, właściwie. Hmm... W bardzo prosty sposób można przyjąć całkowitą kontrolę nad dzieckiem, ale czy to dotyczy wyłącznie kobiet czy też mężczyzn? To też mężczyźni nazwijmy to rodzicielsko porywają te dzieci i potem w świetle prawa je sobie przywłaszczają, czy, czy dotyczy to wyłącznie matek? Jak ta sytuacja wygląda? Statystycznie więcej jest kobiet rzeczywiście, ale mężczyźni też są ofiarami. Zarówno w rodzinach czysto japońskich, gdzie w małżeństwie jest ona i on Japończykiem, jak i w tych małżeństwach międzykulturowych. Ja o tym procederze dowiedziałam się z relacji Francuza, Vincenta Fisho, którego historia została nagłośniona podczas Olimpiady w 2021 roku. Czyli tak, odpowiadając na pytanie, to się zdarza kobietom i mężczyznom. To, że ja o tym usłyszałam, to dzięki temu, że w języku angielskim, w języku, który, do którego mam dostęp, i chyba trochę też z zewnątrz, przy media międzynarodowe były w stanie opisać tę historię. Bo choć ta sytuacja dzieje się między Japończykami, to ona nie jest tak dla nich szokująca, jak szokująca jest dla nas osób z zewnątrz. Co nie zmienia faktu, że wśród Japończyków też są rodzice, którzy, pomimo tej tradycji i kultury, bo tak się rzecz, rzecz dzieje od wielu pokoleń, są tacy, którzy uważają, że to jest niezgodne z prawem człowieka, z prawem ich dzieci. Tyle tylko, że nie jest to tak nagłaśniane. Niestety jest to temat tabu, tak bym to nazwa. Opowiadając o tej książce, przytaczasz liczby dotyczące setek tysięcy właściwie tych dzieci. I zastanawiam się, na ile ta japońska kultura jest taka jednoznaczna w tym podejściu, że, to, że jak następuje to rozdzielenie i dziecko jest prawnie przypisane do jednego rodzica, to, że ono zupełnie znika z życia drugiego. Czy to jest norma, czy tak jest w większości tych przypadków, kiedy ludzie się rozchodzą i dziecko trafia Pewnie, prawnie do jednego, do jednego z rodziców? W pewnym sensie nieobiektywna jest to książka, prawda? Zawsze tak jak fotografia, trudno mówić o, o, o jej takim elemencie obiektywnym. W tym przypadku nieobiektywny, w tym względzie, że swój głos oddają rodzice poszkodowani, którzy chcą zostać usłyszani, którzy walczą o te swoje dzieci. Jest gro rodziców, którzy podążają za tą tradycją. I jeśli to im się przytrafia. I przytrafiło się to im samym na przykład, sami byli wychowywani wyłącznie przez matkę, i teraz ich żona ich opuszcza, no to. W pełni to akceptują? Rozmawiałam z młodymi ludźmi, licząc na to, że od nich usłyszę, że będzie inaczej. I naprawdę jestem szokowana i zadziwiona, że większość z nich powiedziała mi zgodnie z tym prawem, że to być może jest lepsze rozwiązanie dla dla dziecka pozostać przy jednym rodzicu. To znaczy tak, w ich wyobrażeniu lepszym mm, warunkiem do wychowania dziecka jest być tylko z jednym rodzicem, a nie mieszać dziecku głowie, jeśli jest jakiś tam konflikt. No myślę, że tak jak dla nas jest to niewyobrażalne, to dla nich niewyobrażalne jest to, że jednak rodzice się rozstają. To się zdarza, przecież się nie dogadujemy, możemy się rozstać, ale my dorośli mamy prawo Rozejść się każdy w naszą stronę, ale to nie jest jeszcze powód ku temu, żeby rozstawać się z dzieckiem czy pozbawiać dziecka kontaktu z tym drugim rodzicem. Jest to wbrew prawu, wbrew naturze, wbrew jego dobru. Jak patrzymy na japońską kulturę, to wydaje mi się, że Jakoś jeszcze można zaakceptować tę sytuację, skoro to wszystko może się dziać wyłącznie w tamtej kulturze i ci wszyscy ludzie w jakimś sensie się godzą na to podejście. No pewnie z dzieci nikt o zdanie nie pyta i to byłoby najważniejsze w tym wszystkim. Natomiast te największe tarcia powstają w tych małżeństwach Japończyków z osobami z zewnątrz. To jest chyba ten punkt, w którym jest to najtrudniejsze. Nie wiem, czy potrafiłabym to zważyć, gdzie byłoby, gdzie jest trudniej. Nie wiem, bo jeśli ktoś się wychowuje w kulturze, w której to jest normalne, to dla nich to nie jest trudne, prawda? Trudne jest to rzeczywiście, tak jak mówisz, no, wtedy, kiedy mamy inne zdanie na ten temat. Tym bardziej, że przytaczasz historię to chyba tego Francuza właśnie, który 12 lat mieszkał w Japonii i nie miał zielonego pojęcia o istnieniu tego prawa i na początku z prawnikami próbował wywalczyć jakąś taką łączoną formę opieki nad dzieckiem. I to się nie zdarza, dlatego że ta druga strona obawia się, mimo wszystko będąc wychowana w takiej kulturze, gdzie się nie dopuszcza tej naprzemiennej opieki nad dzieckiem, no to oni, ta druga strona obawia się, że to jej się przytrafi. Dlatego nie pozwala, nie robi wszystko, żeby nie doszło jednak do tego kompromisu, bo oni w tle głowy mają to, że oni zostaną w takiej sytuacji. No, bo gdybyśmy mieli jakąś nawet wypracowaną pomiędzy adwokatami umowę, że dziecko się widuje raz z jednym rodzicem, raz z drugim. To w każdym momencie mogłaby zaistnieć sytuacja, w której jeden z tych rodziców zmieniłby zdanie, przejąłby to dziecko w 100% i druga strona nie miałaby nic do gadania. Tak. Chociaż to jest zawsze bardzo skomplikowane i te rozmowy no, bardzo utrudnione. Myślę, że one są trudne u nas w każdym kraju, w, ka w Polsce są podobne sytuacje, równie trudne. E jeszcze wspomniałeś o o tym czy dziecko można w to włączyć i być może czasami zapytać o jego zdanie są jakieś ograniczenia wiekowe Te dzieci zdanie dziecka również jest brane pod uwagę zdaje się od 12 roku życia wcześniej jest po prostu obserwowane jego zachowanie taka była sytuacja Hiroshi widział swoje dziecko jedynie w szpitalu. Miało 10 miesięcy i żona już nie wróciła do domu po wyjściu ze szpitala. On w procesie walki o dziecko został wprowadzony do takiego pomieszczenia, jak my tutaj dzisiaj siedzimy. Za weneckim lustrem on stał, a przez to lustro oglądał, jak dziecko bawi się z obcym dla dziecka człowiekiem. Został wpuszczony tam, by na chwilę się z córeczką pobawić. Ona miała wtedy chyba dwa lata. Był obcym człowiekiem dla tego dziecka. Jak, w, w jaki sposób można ocenić, czy to dziecko we właściwy sposób reaguje na ojca, nie wiedząc, że to jest ojciec, tak? Jakby w te, wyjęte z tej alienacji w ogóle. No, spotyka się z obcym człowiekiem. Natomiast dzieci starsze, bo takie przypadki też słyszałam i dwunasto- i letnie gdzie wydawałoby się, że gdzie Porwanie, wyjście z domu tego drugiego rodzica nastąpiło już właśnie w czasie, kiedy te dzieci są, wydawałoby się, ukonstytuowaną, mają relację, prawda, z rodzicem, ale okazuje się, że niewiele czasu potrzeba, żeby, pewnie w różnie w różnym przypadku, ale w przypadku Katriny wystarczyło pół roku żeby dzieci przed prawnikami mówiły zdaniami, które zostały wyuczone przez stronę to w tym przypadku ojciec zabrał dzieci miały tyle na opowiadanych złych rzeczy o tej matce tak w złym świetle je zostały postawione na samą myśl o tym myślę sobie jaką krzywdę im zrobiono właśnie Odbierając, to znaczy tak fizycznie odbierając tych rodziców, ale jednocześnie wkładając do głowy, jakim złym człowiekiem jest ten rodzic, od którego uciekamy, i puszczamy te dzieci dalej w świat z taką wyrwą, z tą dziurą, z, tym, z tą nienawiścią do drugiego rodzica, no, że to jest taka mentalna też strata i okrutna przemoc. Tyle tylko, że akurat to nie jest specyficzne dla, dla Japonii. Jakby dla Japonii specyficznym jest to, że, że prawo mówi, prawda? W literze prawa zapisane ma tą opiekę wyłączną dla jednego rodzica. I gdyby nie to, tych sytuacji nie powstałoby tak wiele, jakich jest dzisiaj. Ale mam też historię właśnie taką optymistyczną w tym względzie, że. Odzyskania kontaktu z dzieckiem, i mam tu, spotkałam Weronikę, która przyjechała do Japonii, mm, dzisiaj to już 40 lat temu. Jej się przetrafiła ta sytuacja porwania 30 lat temu. I tak naprawdę inicjatorem tego wszystkiego był Teść, a nie mąż nawet, teść Japończyk z takiej tradycyjnej rodziny, tradycyjnego myślenia, nie mógł długo znieść faktu, że syn za żonę ma gaijinkę, nie Japonkę. Wtedy jeszcze można było rozwieść się, przystawiając tempel hanko, który zastępuje Podpis i któregoś razu, jak Weronika poszła na, do urzędu przedłużać swoją wizy, dowiedziała się, że jest od dwóch lat rozwiedziona, o czym nie wiedziała ani ona, ani jej mąż. W konsekwencji tego wydarzenia zszokowana w domu zrobiła się awantura. Została wyrzucona z tego domu przez, przez teścia i rozdzielona z mężem i dzieckiem. Minęły lata, to w takim dużym skrócie, tam się oczywiście bardzo dużo działo. Minęły lata, mąż poślubił nową żonę, Japonkę, która na początku takiej mówiono, że matka syna nowego męża nie żyje. Hiroto też był przekonany, że mama nie żyje. Ta nowa żona tak długo drążyła i coś wyczuła, że coś jest nie tak. Zorientowała się, że matka jej pasierba żyje. Zapytała więc najpierw męża. A potem synka, pasierba, czy nie chciałby spotkać swojej biologicznej mamy. No i w konsekwencji tego olśnienia w głowie Japonki, no doszło do reunion i Weronika po sześciu latach alienacji odzyskała kontakt z synem. Dzisiaj ta rodzina tworzy rodzinę patchworkową, co jest zupełnie unikatowe. Na skalę całej Japonii, żeby prowadzić, tworzyć taki, taką rodzinę patchworkową, właśnie. Także takie samorodki w myśleniu, że nieważne, czy mamy za sobą jakieś konflikty, czy nie ale że dla dziecka jest najlepszym kontakt z biologicznym rodzicem, który chce nie mówimy tu o patologii tylko o sytuacji, w której biologiczny rodzic kocha tak samo bardzo jak ten, przy którym dziecko zostało. I, i, no i, I w tym przypadku udało się po prostu wspaniale połączyć tą rodzinę, połączyć matkę z dzieckiem, a do tego jeszcze powiększyć tą rodzinę i wszyscy zdrowo, jak się okazuje, psychicznie to się rozwijają. Jest to taki smutny rodzynek w takim sensie, że. Że pokazując, że to zależy wyłącznie od dobrej woli, to czasem osoby z zewnątrz, które musi przyjść i trochę potrząsnąć tą sytuacją, w której znajdują się rodzice i dzieci rozdzieleni przez, przez sądy. Może powiedzmy trochę, jak ty te historie ubrałaś w książkę, bo to jest bardzo ciekawe. Tych historii jest bardzo dużo, a książka rozpoczyna się i kończy taką sekwencją, ja bym powiedział, trochę filmową. To jest takie wrzucenie w świat takiego rozodryganego nocnego Tokio. Kamera się trochę trzęsie, wyobraźmy sobie, że jest to, jest to film, i potem tak naprawdę książka dopiero się w pełni rozpoczyna tytułem i, i autorką, ale jest też tam wcześniej cytat. Skąd wziął się taki pomysł, żeby tą sekwencją zdjęć, taką właśnie bardzo filmową, otworzyć tę historię? Cieszę się, że to czytasz, że to widzisz. Tyle tylko, że to nie jest imitowana sekwencja filmowa, tylko to są realne screeny z realnego porwania, które udostępnił podczas jednej z konferencji prasowych tata, który opowiadał o historii, kiedy właśnie wchodząc do metra podeszła do niego policja. On szedł do metra z synkiem, na rękach go trzymał i podeszła policja, mówiąc, że mu właśnie odbierają to dziecko. On włączył telefon i to sfilmował. Także rzeczywiście książka zaczyna się, a właściwie porwaniem. Ja dokonałam tych, no zrobiłam te print screeny, ułożyłam je w ten sam sposób, jak pojawiają się w filmie, i tenże sam zestaw zdjęć pojawia się na samym końcu książki, czyli otwieramy i kończymy tym samym. Filmem. Ale puszczonym od tyłu. Puszczonym od tyłu, ale dającym nam do zrozumienia, że to jest zamknięte koło i póki co niekończąca się opowieść. Film ten, poprzedzony w książce, jest również taką mozaiką 150 twarzy dzieci, które to reprezentują statystyki, o których wyczytałam, o których usłyszałam w jednej z prezentacji w parlamencie. W Japonii, że 150 tysięcy dzieci każdego roku pozbawionych jest kontaktu z jednym z rodziców. To nie muszą być te porwania, ale, ale takie są statystyki właśnie, że, że tyle dzieciaków traci kontakt z jednym z rodziców. To, co jeszcze w forma książki, w swej strukturze, w swym obiekcie nam mówi o temacie, to to, że na okładce jest tylko połowa twarzy. Twarz dziecka, które zostało stworzone na podstawie fotografii rodzinnej, wyjętej z archiwum jednej z matek, Suzuki, i zostało przetworzone przez sztuczną inteligencję. A inspiracją do tego zabiegu była dla mnie rozmowa z Tomasem, który powiedział, że pomimo tego, że ma to że jego dziecko jest już w miarę dorosłe, Gabriel ma 6 lat, to on. Wciąż zagląda do wózków w poszukiwaniu ośmiomiesięcznego dziecka, bo tak zachowa zachowuje się jego pamięć, czy tak zachowuje się jego mózg. On racjonalnie próbuje sobie wytłumaczyć, że Gabriel już chodzi on samodzielnie, ale mimo to on nie jest w stanie powstrzymać się przed zaglądaniem do tych wózków. Co mi dało do zrozumienia, że właśnie rodzice mogą mijać, na ulicy swoje dzieci, nie wiedząc, jak one wyglądają. W związku z tym zapytałam sztuczną inteligencję, jak. Wrzu wrzuciłam te fotografie z archiwum ro rodzinnego, prywatnego w moich rodziców i zapytałam, a jak to dziecko mogłoby wyglądać dzisiaj. I oczywiście to nie jest obraz, który jest wiarygodny i rzeczywisty. Być może często daleki od prawdy, ale to jest też rzeczywistość, z którą mierzą się rodzice. Bardzo bolesnym jest na przykład bolesna historia Christiana, którego, który nawet tego zdjęcia nie mógł mi udostępnić, bo jedyne jakie ma, to zdjęcie ze zniszczonej komórki. komórki. Tak, to jest zdjęcie, które chyba mnie najbardziej poruszyło, jak przeglądałem, przeglądałem te publikacje. To nawet nie jest Aż to ciężko powiedzieć, żeby to była w ogóle, w ogóle głowa, bo zdjęcie jest tak niskiej jakości i tak ciężko cokolwiek z niego wyczytać. Tak. Historia Christiana jest taka, że on jest w Japonii od 18 lat i w zasadzie od pierwszego dnia, kiedy się tam pojawił, ubiega się o status uchodźcy. Japonia niechętnie daje takie prawo imigrantom, i on po prostu przebywa nielegalnie. I co chwila bardzo często jest aresztowany za to, że przebywa tam nielegalnie. I no, miał swój epizod szczęśliwie ożeniony z Japonką, mieli córeczkę, potem żona spodziewała się kolejnego dziecka, w międzyczasie został aresztowany. Jak wyszedł z aresztu, jego, dom. jego domu nie było. Nie miał już żadnych swoich rzeczy, wszystko co miał, stracił. A to, co faktycznie miał, to to, co miał przy sobie podczas aresztu. I, i to była właśnie między innymi ta, ta ko zniszczona komórka z jakimś uszkodzeniem elektrycznym, cyfrowym. Stąd to rozpixlowanie tej fotografii. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy historie ukryte w zdjęciach. Tak jak Vincent i wielu innych rodziców nie zdawali sobie, i ja, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego prawa, jakie funkcjonuje w Japonii, i trochę żeby pokazać, że jest to temat tabu, tekst historii każdego z bohaterów ukryłam w zdjęciu, czyli może tobie uda się to opisać. To jest tak, że otwiera się duże zdjęcie na rozkładówce. Człowiek ma wrażenie, że po prostu patrzy na fotografię, ale okazuje się, że jedna ze stron jest przedzielona na pół i da się tam otworzyć taką mniejszą książeczkę, w której można te historie odnaleźć. I tak zaprezentowane są wszystkie te historie bohaterów, którzy trafili do tej publikacji. Każda z opowieści kończy się właśnie takim zdjęciem. Zaproponowanym przez AI. Z każdym z bohaterów starałam się dotrzeć do miejsca, w którym ostatni raz widzieli swoje dzieci, albo gdzie często z nimi przebywali. Jest też, pojawia się list w książce luźno włożony, który znalazł jeden z moich bohaterów na stole kuchennym, i na nim jest napisane: Nie szukaj mnie. Sama będę wychowywała dziecko. Pojawiają się też w tej książce poruszające cytaty, jak ten na przykład z sędziego. Proszę sobie wyobrazić, że pańskie dziecko nie żyje. Jest to no, poruszające, jeżeli czyta to osoba, która jest zupełnie spoza tego kręgu japońskiego, dla której no, nie do wyobrażenia jest taka sytuacja, w której nagle urywa się cały kontakt z dzieckiem. Ta książka jest bardzo skomplikowaną strukturą, takim bardzo złożonym obiektem. Jak przekłada się. Taki obiekt potem na wystawę, do której można wejść. Jak to zrobiłaś? Ej, książka jest bardzo prosta. Ma <śmiech> bardzo <śmiech> proste zabiegi. Jest po prostu e, surowa, bardzo w swoim. E, Myślę, że jest po prostu surowo, surowo prostym designem, a, a jedyny Skomplikowanym z perspektywy skomplikowanym pomysłu, to, tak to, bym To powiedział. znaleźć treść może. Na wystawie w Pix House w tym miesiącu powiesiliśmy, bo ten projekt pokazuje już nie pierwszy raz. Forever Mine miało swój debiut na Kiotografii w, w Kyoto, gdzie wystawa została ocenzurowana. Bo ten cytat ze statystyką 150 tysięcy dzieci pozbawionych kontaktu z rodzicem nie spodobał się jednemu z widzów i, i zgłosił się do organizatorów z zapytaniem: dlaczego stawiamy Japonię w tak nieładnym świetle? Także cytat: Ja odesłałam notatkę z cytatem i ze źródłem, skąd zaczerpnęłam ten cytat, i byłam przekonana, że to że to wystarczy, ale jak się potem okazało, ktoś z przyjaciół był tam na tej wystawie i powiedział, że wystawa była pokazywana, przynajmniej pod koniec jej istnienia, bez opisu. No, wystawa bez opisu no, słabo, myślę, wygląda, ale. Nie zmienia to faktu, że w kolejnym roku w, w, Kiotografia znów pokazała ten projekt w formie książki i trochę innej wystawy, ale wciąż tam mm, miał swoje miejsce. A w tym roku w Pix House pokazaliśmy zdjęcia, połączyliśmy obraz, dźwięk i słowo. Słowo, które też było schowane, czyli na jednej ze ścian pojawiają się, pojawia się taki kolaż e, Fotografii w różnych formatach, zamieszczonych w różnych miejscach, tak żeby widz mógł sobie tą historię w swoim tempie, w swojej chronologii odnaleźć, po, zaglądając pod zdjęcia, mógł przeczytać treść. To są cytaty z opowieści rodziców, jak również powiesiliśmy pięć czarnych, takich mrocznych portretów rodziców, a pod nimi QR code. Który każdy z nas może odczytać i odsłuchać, wysłuchać tej historii opowiedzianej przez mojego bohatera, prosto do naszego ucha. Chciałam taką zachować się, intymną relację, widza z, z bohaterem. Wystawę można zobaczyć w Galerii Pix House w Poznaniu do 9 października. A książkę kiedy będzie można mieć w swoich rękach, nie w formie? Makiety, którą teraz możemy przeglądać tutaj, ale w takiej bardziej dostępnej dla zwykłego widza. Książka jest dostępna w przedsprzedaży. Pod podcastem zapewne będzie mógł się pojawić link do przedsprzedaży, ale mam nadzieję, że uda nam się zorganizować jeszcze premierę warszawską pod koniec października. Na początku listopada, i wtedy mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Państwa, do słuchaczy i czytelników Fotopolis, i zaprosić Państwa na premierę książki w Warszawie. I spotkanie takie osobiste. A jeśli nie, to rzeczywiście na stronie Galerii Pixhouse wszelkie informacje dotyczące książki pojawią się. Ja tu już pięknie zakończyłem nagranie. Ale domagałem się niespodzianki, którą mi tutaj jeszcze przed włączeniem mikrofonów zapowiedziano, ale to jest niespodzianka, którą nie tylko ja powinienem usłyszeć. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy z innych światów, z różnych kultur. Japończycy mają inne prawo, inną tradycję, inną kulturę. Nie możemy, ja nie czuję, że nie mam tego prawa i nie daję sobie nawet tego przyzwolenia, żeby ich. Edukować, absolutnie. Edukacji. Jestem daleko od tego, po prostu mi się przytrafiło być w miejscu, usłyszeć o pewnym zdarzeniu, zjawisku, o którym nie miałam zielonego pojęcia. A mając w ręku aparat, który jest taką formą, e, no pretekstem do tego, żeby wejść w te, w te przepustka. E, przepustka do innego świata, i jednocześnie narzędzie, żeby innym opowiedzieć o tym, e, o czym my tutaj nie wiemy to chciałam e, też w metaforyczny sposób pokazać jak, e, a opowiedzieć Państwu, jak e, różnie widzimy światy, jak różnie się e, zachowujemy. W, w taki bardziej przystępny, e, z życia wzięty sposób, przeleszczę tutaj rozkładając e, pewien folder, w którym to, które rozkłada się no, coraz dłuższe, dłuższe, Pomóż mi. Ułożymy zaraz sobie cały trawnik tutaj, tak. bo to jest trawnik. Trawnik, na którym e, e, rzecz się ma na, dzieje na brzegu rzeki Tamagawa w Japonii, w Tokio, gdzie każdego, a pewno w weekend, może nie każdego dnia, już bym przesadziła, ale biegałam. Biegałam I któregoś dnia, e, biegając tam o poranku, zaczęłam, zobaczyłam przedziwne takie e, konstrukcje. Taka e, kratka foliowa zrobiona na, na trawniku po prostu. Tak, e, sznurek e, przywiązany do butelki z wodą, e, w środku podpis, e, imię, nazwisko, czasami rysunek, pozostawione kamienie, parasolka. Krótko no. mówiąc, ktoś zarezerwował sobie poszczególne fragmenty trawnika. Tak. Ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że chodzi o rezerwację. Po prostu myślałam, że to też jest jakiś rodzaj zabawy, może jakiś ktoś się bawi w podchody, albo może jakaś akcja artystyczna się tutaj wydarza. Nazbierałam tych zdjęć, jak widzisz tutaj całkiem sporo, umieściłam je na planszy w formacie 90 na 90 centymetrów. Nie bez przyczyny? Nie bez przyczyny, bo jak w chwilę później dowiedziałam się od jednych z napotkanych osób, które właśnie te konstrukcje tworzyły, że tego dnia wieczorem odbywa się Hanami, czyli doroczne fajerwerki na brzegu Tamagała. I że wieczorem spodziewa, spodziewamy się tam kilku milionów ludzi. Pani prezydent Wydała orzeczenie, prezydent miasta, żeby bezpiecznie i demokratycznie każdy z nas miał dostęp do tego trawnika, by w wygodny i bezpieczny sposób obejrzeć te fajerwerki, każdemu przysługuje 90 cm na 90. Byłam tym zaskoczona, tym bardziej, że rzecz się ma, dzieje o ósmej rano, fajerwerki o 6 po południu. Jak można spodziewać się, że ktoś wieczorem przyjdzie i to miejsce zostanie? Niemniej jednak poprosiłam męża, by sama idąc do miasta, nie mogłam tego zrobić, by poszedł nad rzekę i zarezerwował dla naszej rodziny czteroosobowe miejsce, co też wzbudziło jego... Zdziwienie, jak to zarezerwować miejsce i jak to się robi, kupić bilety, czy nie, nie ja mówię spokojnie. Idź po prostu na brzeg rzeki i zrób to, co robią inni. Okazało się, że nawet taki zestaw, taki e, twórczy e, taśmy i śledzi, byśmy to nazwali. E, Zakupił i zarezerwował dla nas miejsce. Wieczorem przyszliśmy troszeczkę spóźnieni. Nie licząc na to, że, już znaj że jeszcze znajdziemy nasze miejsce, bo było bo tam bardzo dużo ludzi. Był już ten tłum. No ale ku naszemu wielkiemu zdziwieniu. I to druga strona tej płachty. Po drugiej stronie płachty jest fotografia. Z pustym miejscem pośrodku tłumu wyznaczonym pewnie tą folią, którą przed chwilą odwijałaś tak, z tej publikacji. Tak. Jest to historia o tym, jak jesteśmy różni. Ja, ja pokazywałam tą opowieść w formie wystawy w Japonii i mówiłam Japończykom, i, i to zdjęcie na końcu, to gdzie... Jest tłum ludzi, a po środku puste miejsce. Oprawiłam w ramę, w szkle i mówiłam, dobra, no musimy z tym do i iść, żeby właśnie tak należy się zachowywać. Japończycy stali przed tym zdjęciem i tak mówili, no i co? A czy, to znaczy, co? Co, co, co z tego? Czym jest, rzecz? czym jest rzecz? I tak jak dla nich niepojętym było to że Bo ja mówiłam, słuchajcie, no nigdzie na świecie czegoś takiego nie doświadczyłabym, że ja rezerwuję rano miejsce i to miejsce czeka na mnie spóźnioną. Oni mówili wtedy, naprawdę? Tak jak dla nas niepojętym jest takie wspaniałe zachowanie, dla nich niepojętym jest, że ktoś inny mógłby zagrabić tą przestrzeń. Dla mnie w tym wszystkim najciekawsze są szczegóły. Bo ja wynajduję pewien. Rytuał w Polsce znany i powszechny, podobnej rezerwacji miejsca z parawanami na polskiej plaży, ale te szczegóły robią tutaj yy, największą różnicę i są najciekawsze, pokazując właśnie w tym wszystkim, jak jednak jesteśmy inni gdzieś po drodze. Anna Bedyńska, dziękuję raz jeszcze. Dzięki wielkie. Miłego dnia. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.